Ukraiński MSZ wezwał ambasadora Węgier w Kijowie, Istvana Igarto, na tak zwaną szczerą rozmowę po niedawnych wypowiedziach premiera Węgier, Viktora Orbana. Mowa tu chociażby o nazwaniu Ukrainy ziemią niczyją, czy też porównaniu tego kraju do Afganistanu. Przed potępieniem Węgrów należy jednak pamiętać o kontekście ekonomicznym. Państwo to jest w 85% uzależnione od rosyjskiej ropy i w 50% od rosyjskiego gazu dostarczanego przez turecki potok. Rosja eksportuje również na Węgry produkty mineralne, produkty przemysłu chemicznego, maszyny, paliwo jądrowe i wiele innych urządzeń. Ta zależność daje Rosji pole do wielu manipulacji. Między innymi to głównie ze względu na działalność Węgier pod koniec 2022 roku zablokowano program pomocowy dla Ukrainy o łącznej wartości 18 miliardów euro, choć ostatecznie kraj ten wyraził na niego zgodę. Choć w tym samym czasie Węgry wielokrotnie prosiły o zniesienie sankcji wobec niektórych Rosjan. W niedawnym wywiadzie z 26 stycznia węgierski premier Viktor Orban mówił o rosyjskiej inwazji na Ukrainę, tłumacząc, że Putin nie może sobie pozwolić na przegraną wojnę, ponieważ w 2024 roku zbliżają się wybory na prezydenta. Tłumaczył on również, że Władimir Putin nie może pozwolić NATO na ugruntowanie swojej obecności na Ukrainie, dlatego zamierza zamienić ten kraj w niezarządzalne ruiny, by pozbawić Zachód możliwości przedstawienia Ukrainy jako nagrody. W dość dosadnych słowach powiedział: teraz to jest Afganistan, ziemia niczyja. Zdaniem ukraińskich polityków Budapeszt celowo niszczy stosunki węgiersko-ukraińskie, znacząco podważając możliwość dalszego dialogu między dwoma sąsiednimi krajami. Jak więc widzicie, sytuacja jest zrozumiale napięta, a dalsze eskalowanie konfliktu na linii Ukraina-Węgry bez wątpienia nada kierunek całej polityce Europy Środkowej. Tak jak zawsze, zapraszam Was do wyrażania opinii na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału i wsparcia nas za pośrednictwem jednej z dostępnych poniżej opcji.